jakoś leci na razie. Ale kurzy się, patrzcie. Leżało to wapno tyle, 2 miesiące. Nie zlasowało jeszcze. No. To jest wapno z Morawicy. Powiem wam, że nawet się fajnie wapnuje. Jestem tu prawie niepotrzebny, bo kiedyś zawsze się wapnowało. Ale to wapno było takie zlasowane, nie? To kurde. Zawieszało się tutaj, o nie? A dzisiaj elegancko tylko podgatam w końcówkach, żeby się ładnie wysypało do końca. Taka robota można robić. Tu na skrzynkę na piwo takie można się ramkę wyspawać, tu o. Siedział i piwsko walił. Do końca stałem, czy może. Nie, nie stałem czy do końca. Dzisiaj wapnowanie, wczoraj trochę popadało. Chyba nie ma kiedy. Ktoś kombajnów na polu nie widać, żeby ktoś dzisiaj kosił. Rzepak to gdzieś widziałem, ktoś tam jak ma tu kości. Potem rzepak to raz dwa obecnie, nie? A pszenica to tak trochę wypije tę wodę, nie? Ten kłos. Inny kłos ma rzepak, jak to. Rzepak raz dwa wieje. Całkiem ładnie inaczej wygląda pszenica, rzepak. Dobra. Jeszcze. Dobra, pan Jacek będzie jechał. No ja na przyczepie będę się wodził. Ciekawe jak u was żniwa mijają, bo dzisiaj widziałem kombaj rzepak kości, no. Tu się zaczynają z górki dołki. Muszę się dobrze trzymać. Bo jak nie daj, co się stanie? Pod tę górę ci każdy trójko wyciągnie. Zaraz zobaczymy. Andrzej biegów nie zmienia. Trójko ciśnie. Bo na ostro. Idzie, idzie, idzie. Poszedł. Maszyna, panie. Deszczu nie ma, ale wczoraj popadało trochę na pszenica. No jutra czekać musi jeszcze u nas. Jakieś kombajny widziałem z rana, nie wiem kto tak zrobił. Kto tak wcześniej wyjechał, gdzieś koło 10. Też góra.
Tamta bardziej stroma, ale ta dłuższa znów. Pole jako takie. Może być, tylko te góry trochę. Pierniczą robotę. No, już się to daje w tiry. Kopię się, kurde blada. Bydle. Patrzcie, koniec pola, jakby było wyliczone normalnie, no znowu. Dałeś pan? Jeden kurs dzisiaj to będzie szósty pewno, tak panie Jacku? Tak jest. I pod sklep zaraz idzie. Będzie na dzisiaj, nie? Będzie. Co jutro będzie robić? Piwo samo się nie wypije. To już 20 prawie, no. A nie wiesz, ile się tego? Gorsza sprawa. Chcecie się jeść? Byle jedli my. Tak. Nie, to było. Dobra. A reszta wapna to czeka, aż się wykości. Dobra panie Jacku, jadę ja. Umał? Co? Jadę ja. Także tak to wygląda wypluwanie. Dwie razy oko. To małe gospodarstwo, to jest taki rozsiewacz dobry. Jak będziemy żyć, to w tym roku sobie kupimy taki rozsiewacz, bo to jest pożyczony. Zajebista rzecz, powiem wam. To co roku się latmuje pola, to sobie kupić takie maszynerie.